Największy polski crasher, największy polski crasher, największy polski crasher, największy polski crasher. Za siebie już nie patrzę, przede mną tylko papier. Człowiek był tylko trashem, największy polski. Patrzcie, jestem w raju. Za 22 zł, proszę Państwa, 1,5 kilo hamburgerka. Z podróży do różnych. Nie wiecie, kiedy jest kolorowy vlog? Wy jesteście spi***nięci, kurwa? Dzieciaki jebane, was na świecie chyba nie było, kurwa. Ile macie lat? 10, kurwa? Że nie wiecie, kto jest kolorowy vlog? Jednak nie. Takie rzeczy tutaj są jedzone, a ja dietetycznie dzisiaj. Zaraz wam odpalam kącik kulinarny. Koniec żartów. Mogę kawałek tego? Możesz. Możesz więcej niż kawałek. Gorące. Nie, dobra, nie jem tego, jestem na diecie, koniec. Dobra, tu jest kurczak obtoczony w płatkach kukurydzianych, no i trochę jajka tam, żeby się zlepiło. To jest reszta składników, no i kupiłem w końcu normalne placki marki Didio. Kręcimy, to idzie do pieca i zaraz jakieś rolo zawiniemy. Dobra, zrobimy sobie taki sos. Dałem tutaj 2 łyżki jogurtu i w ogóle ten majonez wegański jest dobry i on przypomina mi sos z Twistera z KFC. Ktoś go jadł? Macie tak samo, czy nie? No jedną łyżeczkę dodamy, żeby wiecie. Zmiany, no cóż. Trochę tego. Oj, dobra. No i to są placki, zobacz o co chodzi. 30 cm, elastyczne, wszystko można z tym zrobić. Tam mi pisaliście ostatnio, żeby te placki z Lidla czy tam z Biedronki wsadzić do mikrofalówki. Ja nie mam mikrofalówki, zresztą to ma być od razu dobre. Wjechały stripsiki, dużo ich trochę jest. Nie wiem, czy to się zwinie. Pod spodem 2 plastry Sera Light. Mississippi. Trochę tego jogurtu z majonezem dałem, niedużo, sporo zostało, nie no, w sumie dużo. Znalazłem taki sos w lodówce, on ma z rok na pewno, ale myślę, że nie zaszkodzi. On jest ostry ogólnie, jest całkiem ostry. Jalapeno, coś takiego. Na koniec trochę zieleniny, no i trzeba to jakoś zwinąć teraz. Jakoś poszło. Mam nowy team. Nowego b-boya. B-boy, możesz czuć się zagrożony.
to carry your mans if you approach us. Creeping in that glizzy, you'll blend when we get close up. Red champagne, taste on my gum, it's the color of my cock. Chop out the mullin', I'm floatin' here, huh? Okay, run up on me, get sent back. Claim in the Jeep, make somebody check that. Come like Ralph, won't leave till I wreck that. Way too patient, don't wanna test that. Every little move you're making, swear down, you ain't never touched no.
chop out the mullet, I'm flirting, yeah, huh, okay. Run up on me, get sent back, claim energy, beg somebody check that. Come like Ralph, won't leave till I wreck that. Way too patient, don't wanna test that. Every little move you're making, swear down, you ain't never touched no. Oficjalnie przepraszam cię, Maja, Staśko, już więcej tego nie zrobię, obiecuję. A, jesteśmy cichociami trochę, patrz jak jest Kongo. Meduska ogląda widoki. Ja nagrywam! To wbijajcie na live'a, gdzie jest live? Nie, dawaj jeszcze raz, bo to tak długo. Dobrze, mów, gdzie jest live? Gdzie jest live? Twitch TV ukośnik Meduska. Tak jest. To jest trans...
Jestem gotowy na to, żeby w czerwcu Tyburskiego na przykład jeszcze na rewanżu mieć. Ale jeżeli Meduza ma być wcześniej na przetarcie, też mógłbym się na to zgodzić. Nie wiem, Alberto, czy ty jesteście świadomy, czy to taka głupota, ale ja naprawdę napierdalałem. Zobaczysz, poczujesz, kurwa, tą moc. Będziesz blady. Rzucajcie siano na stół, dawajcie mi go do klatki i pokażemy mu te przetarcie. Dom z dala od moich rodzinnych stron. To mój skąd, w którym chciałbym się zbuntować z nią. Cały dzień spędziłem na telefonie przez mój monitor. Wyjdźmy dziś stąd i nie wracajmy rok. I'm serious, I can't feel anything. Hit me. Na co dzień się w belu z tymi elektronicznymi. Polak z nagrodą FIFA za bramkę roku. Nie ma rzeczy niemożliwych, także próbujmy. To projekt, który wwiezie polską piechotę zmechanizowaną na najwyższy światowy poziom. Szef resortu obrony, wicepremier Mariusz Błaszczak, zatwierdził umowę na dostawę prawie 1500 bojowych wozów piechoty Borsuk. O największym od pół wieku wyzwaniu dla polskiej zbrojeniówki Łukasz Miąsik. Pierwsze poligonowe testy Polski Borsuk ma już za sobą. To bojowy wóz piechoty, który zastąpi wysłużone postsowieckie BWP-1. Przejście z BWP-1 na Borsuka to jest naprawdę wejście w XXI wiek. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, jak stary postsowiecki sprzęt ustępuje wszystkim nowoczesnym konstrukcjom. Wyciągamy z tego wnioski. Ministerstwo Obrony Narodowej właśnie podpisało z Hutą Stalowa Wola kontrakty na dostawę 1400 Borsuków. Pierwsze 4 jeszcze w tym roku zasilą. Dobra, zabój.